Smak Karmelu. Rozmowy o modlitwie. Witajcie. Z tej strony ojciec Marcin Fizia, Karmelita Bosy I ojciec Marcin Wojnicki, również Karmelita Bosy. Dziś chcemy porozmawiać o kolejnym etapie modlitwy, którą proponuje nam święta Teresa od Jezusa, Ostatnio rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można dojść do pewnego stopnia skupienia na modlitwie poprzez lekturę. A dziś przechodzimy już do następnego etapu, czyli do rozmyślania. Do takiego dyskursywnego zastanawiania się nad tym, co dany tekst mi mówi, w jaki sposób mogę wykorzystać ten tekst w moim życiu. Jako takie wprowadzenie, przeczytam teraz fragment. Stwierdzy wewnętrznej Świętej Teresy. Rozmyślaniem nazywam dłuższe nad daną prawdą zastanawianie się rozumem. Zaczynamy rozmyślać nad nieograniczoną wielkością łaski, jaką Bóg nam uczynił, dając nam jednorodzonego Syna swego, po czym postępując dalej, przechodzimy w myśli wszystkie tajemnice boskiego życia Jego. Jest to doskonały sposób modlitwy i wielka z niego dla duszy zasługa. No tutaj przechodzimy do czegoś, co bardzo często może nam się kojarzyć z samą istotą modlitwy. Myślę, że jeszcze dojdziemy do tego przy następnym etapie, co dla Teresy faktycznie jest istotą modlitwy. Natomiast nie sposób zaprzeczyć, że jest to element również bardzo istotny. Samo to zakończenie, jakie Teresa daje temu cytatowi, że jest to doskonały sposób modlitwy i wielka z niego dla duszy zasługa, wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z czymś ważnym ważne jest właśnie rozmyślanie. Myślę, że warto powiedzieć dlaczego to rozmyślanie jest tak istotne. I tutaj może z pomocą przyjść nam święty Jan od Krzyża, który pisze o tym, że żeby naśladować Jezusa, najpierw trzeba poznać jego sposób życia, jego sposób działania w różnych sytuacjach. I dopiero wtedy, kiedy je poznamy, my jesteśmy w stanie wybierać dokładnie takie samo działanie. W naszym życiu. A zatem rozmyślanie może nam pomóc w rozeznawaniu tego, w jaki sposób ja w moim konkretnym powołaniu, w mojej konkretnej sytuacji życiowej, mogę naśladować Pana Jezusa. Mhm. Ja bym to po swojemu przełożył na przykład po prostu z relacji międzyludzkich. Jest naturalne, że jeśli spędzamy z kimś dużo czasu i chcemy nawiązać z Nim bliższą relację, to musimy Go poznać. I nie jest to oczywiste, że kiedy zaczynamy naszą przygodę z modlitwą, to znaczy z taką modlitwą już wziętą na serio, gdzie faktycznie każdego dnia poświęcamy jakiś konkretny czas na modlitwę w ciszy, nie jest oczywiste, że zaczynamy ją już z takim pełnym, doskonałym obrazem Pana Jezusa, bo już tą Ewangelię tyle razy w Kościele słyszeliśmy i jeszcze kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu chodziliśmy na katechezę w szkole czy przy parafii. Powiedziałbym nawet wręcz przeciwnie, że oczywistym jest, że ten obraz taki doskonały nie jest. No tak, ale niekoniecznie musi to być oczywiste w momencie, kiedy zaczynasz tą przygodę z modlitwą. Oczywiście, tak, tak. Więc dlatego no, jest to etap bardzo ważny. Etap nie tylko na przykład czytania Ewangelii, ale też faktycznie zastanawiania się nad nią, łączenia ze sobą tekstów, tworzenia właśnie takiego spójnego obrazu Jezusa, że to nie są tylko jakieś pokawałkowane historie, ale to jest obraz osoby która była jedna, która działała w jakiś sposób i którą chcemy, staramy się jak najlepiej zrozumieć, żeby właśnie móc... Jakby wejść w jego doświadczenie i naśladować go w jego postępowaniu. Nie dlatego, że kopiujemy te zachowania, które widzimy w Ewangelii. Jeśli Jezus rozmnażał ryby, no to my teraz też pójdziemy, nie wiem, po ryby do sklepu i będziemy próbowali coś z nimi robić. Albo jeśli Jezus, nie wiem, chodził w takich sandałach, to też zrobimy sobie takie sandały, jak miał Jezus. To nie jest to naśladowanie Jezusa, ale żeby tak przeniknąć sposobem myślenia Jezusa, żeby później. Naturalnie wypływało z nas to postępowanie, właśnie na jego wzór. Poza tym, myślę, że ważnym elementem tej wielkiej zasługi, właśnie tego etapu modlitwy, i dlatego Teresa o tym pisze, jest też to, że skoro modlitwa ma być relacją przyjaźni z tym, o którym wiemy, że nas kocha, że nas miłuje, to my w naturalny sposób, chcąc z nim tą relację rozwijać, pogłębiać, My też w naturalny sposób chcemy Go po prostu poznawać. Po prostu chcemy być bliżej Niego. Nie, nie wystarcza nam już tylko te, ta pierwsza informacja o tym, że to jest Jezus z Nazaretu, ale zaczynamy się interesować, a skąd On jest. Po prostu przyjaźń ma to do siebie, że rozwijając się, te dwie osoby między sobą tak bardzo się poznają, że po prostu mogą powiedzieć wszystko o sobie. Ale cieszę się, że wspomniałeś o tym, że. Z relacji z drugą osobą, czy po prostu z miłości do drugiej osoby, w naturalny sposób wynika chęć poznania kogoś, bo często można spotkać się z takim zarzutem. No to jest jakaś teologia, jakaś teoria, po co w ogóle to wiedzieć, co to zmienia, jak to ma związek z moim życiem. No, zwykle się okazuje, że jeśli się dobrze zastanowić i dobrze zrozumieć, to faktycznie ma to głęboki związek z moim życiem, ale nawet jeśli mam do czynienia z poznaniem jakiejś prawdy o Jezusie, czy o Trójcy Świętej, która pozornie nie ma związku z moim życiem, to już samo to, że lepiej poznaję tego, z kim chcę spędzić całą wieczność, jest walorem. Jeśli mam bliską osobę obok siebie, on może mi opowiadać jakieś historie ze swojego dzieciństwa, które kompletnie nic nie zmieniają w moim życiu, ale interesuję się nimi dlatego, że ta osoba jest dla mnie ważna. Tak, że mam z nim relację, z tą osobą konkretną. I tutaj zgodzę się z Tobą w 100%. Oczywiście te wszystkie prawdy, wiary, w które wierzymy, one nie są tylko teorią. One naprawdę mają odniesienie do praktyki, nawet jeśli sobie z tego nie zdajemy sprawy. Natomiast tym pierwszym, co, co gna nas do tego etapu modlitwy, czyli do rozmyślania, jest to, że ja po prostu pragnę poznać tą osobę, którą kocham. Mhm. I to jest naturalne pragnienie. I warto też dodać, bo na początku skupiliśmy się na Ewangelii, tych historiach z Ewangelii i zrozumieniu Jezusa jako człowieka, ale warto też dodać, że dotyczy to różnych prawd wiary, które też tworzą całość. Bo często też, no, i to jest naturalne, że nie łączymy tego ze sobą. Tu jest coś o Trójcy Świętej, tu jest coś o Panu Jezusie, tu jest coś o Matce Bożej, tutaj coś o łasce, o Duchu Świętym, i to są takie wyspy, które jakoś się ze sobą nie łączą. No a docelowo okazuje się, że to jest jedność, jedna całość. I również na modlitwie zaczynamy dostrzegać, jak to wszystko łączy się ze sobą. I dokładnie to samo można także powiedzieć o, nie tylko o Ewangelii, nie tylko o pismach Nowego Testamentu, ale również o pismach Starego Testamentu. Mhm. Bo one wszystkie prowadzą do wynikający i wypełniają się w Jezusie Chrystusie. Więc nawet jeśli rozważamy jakąś księgę prorocką, czy jakąś księgę historyczną, księgę rodzaju na przykład, to mimo, że ona bezpośrednio nie mówi o Jezusie, to znaczy nie ma tam słowa Jezus, to tak naprawdę każde słowo przez pryzmat jego życia i jego zmartwychwstania jest oświetlone i poznając czy rozważając te prawdy, które są tam ukryte te słowo, gdy nas przemienia i tak poznajemy Jezusa tak naprawdę. A dzięki temu, że poznajemy Jezusa, jak on powiedział, poznajemy też Ojca. I to jest konkretna praca intelektualna, która dokonuje się również na modlitwie. Ale tutaj chyba od razu warto wspomnieć o tej drugiej stronie medalu, mianowicie o pewnym zagrożeniu czy ryzyku, jakie wiąże się, to jest właśnie to słowo, z rozmyślaniem na modlitwie. Kiedy traktujemy modlitwę jako właśnie rozmyślanie, czy sprowadzamy ją do rozmyślania i próbujemy tak rozmyśleć Pana Boga, kiedy nam się właśnie wydaje, że modlitwa sprowadza się do myślenia, że w modlitwie chodzi o myślenie o Bogu. Oczywiście problem polega na tym, że jeśli ktoś wchodzi w tą relację przyjaźni z Jezusem i na przykład poprzez rozmyślanie tą swoją modlitwę praktykuje, no to wiemy doskonale, że w pewnym momencie to rozmyślanie zaczyna być już nie tak atrakcyjne, może nawet nieprzyjemne. Czasami nawet nudne, ja już to wiele razy czytałem, ileż razy można na ten temat rozmyślać. Różne pokusy mogą się w tym momencie pojawić i wtedy jeśli utożsamie modlitwę, czyli relację przyjaźni z Jezusem z tym, co ja o Nim myślę, no to w pewnym momencie, w takim wypadku co, przestałem się modlić. Nie? I to jest taki moment bardzo krytyczny naszego życia duchowego. Tak, trochę już nawet przeszedłeś krok dalej do tego momentu, kiedy rozmyślanie się kończy. I tak. to jest bardzo ważny, dość szeroki temat. Myślę, że przynajmniej tak roboczo na potrzeby tego odcinka, który no, jednak dotyczy y, trochę innego etapu życia modlitwy. Można powiedzieć, że. Ta ogólna wskazówka, jaką od Krzyża daje osobom, które właśnie przez ten kryzys rozmyślania przechodzą, jest taka, że dopóki możesz rozmyślać, rozmyślaj. A jeśli ten etap się kończy, to Pan Bóg sam tutaj da znak i to rozmyślanie, czy tego chcesz, czy nie chcesz, już i tak nie będzie możliwe albo nie będzie wyglądało tak jak wcześniej. A dopóki możesz rozmyślać, rozmyślaj, bo jest to doskonały sposób modlitwy i wielka z niego dla duszy zasługa, jak tutaj pisze Teresa. Ale wróciłbym jeszcze do tego właśnie ryzyka, zagrożenia, kiedy za bardzo czy za dużo próbujemy myśleć, czy... No właśnie próbujemy przeintelektualizować naszą modlitwę. Ja w ogóle nie lubię tego słowa rozmyślanie, które czasem się pojawia nawet na naszych planach dnia, że tam o godzinie 17.30 spotykamy się na rozmyślaniu, bo to jest sprowadzenie modlitwy do jednego jej aspektu, tak jakby człowiek składał się tylko z mózgu. Bardzo czy podoba... tylko z rozumu. Tak, no w tym momencie mówię o tym aspekcie cielesnym, tak. jako pewien obraz. Bardzo podoba mi się z kolei to określenie Teresy modlitwa wewnętrzna, bo ono jest szerokie, niezamykające tylko w tym jednym aspekcie. Też Teresa używa takiego określenia oration mental. To nie jest modlitwa wyłącznie rozumowa, no ale bardziej można by powiedzieć umysłowa, czyli ogarniająca to wszystko, co w nas jest. Również emocje, uczucia, te wszystkie rzeczy, które są w naszym umyśle, nie tylko nasze myśli, nie tylko tą intelektualną pracę. Ale też również poziom naszej pamięci i naszej woli. Oczywiście one też biorą udział w modlitwie. Co więcej, ten poziom woli, na którym przecież dokonuje się to pierwsze zjednoczenie z Bogiem i o które tak naprawdę chodzi, jest tym decydującym poziomem modlitwy. Nie? Teresa mówi przecież, że wyobraźnia i umysł bardzo często są w rozproszeniu, a wola jest i trwa w zjednoczeniu. I masz rację, że to, to takie Przyzwyczajenie się do tego, że moja modlitwa zawsze musi być rozmyślaniem, czyli takim, takim łańcuchem prawd, które wynikają jedna z drugich. Kolejnym tego niebezpieczeństwem jest też to, że ja zacznę ten obraz Boga, który we mnie w wyniku tego rozważania się pojawia, utożsamiać z nim samym. I zacznę go tworzyć na swój obraz i swoje podobieństwo. Tutaj jeszcze taki mały, nieco dygresyjny wątek. Chociażby Janot Krzysza wspomina o tym, że podczas rozmyślania można tak się skupić i tak intensywnie myśleć, że naturalnie pojawiają się w nas pewne myśli, pewne słowa, które możemy wręcz potraktować jako słowa Boże. Że Bóg do mnie mówi, bo jakieś myśli przychodzą mi do głowy. No właśnie znowu to pomylenie Boga z moimi myślami. No i on krzyża mówi spokojnie. Pan Bóg też na modlitwie ten twój umysł prowadzi i oświeca, ale nie wszystko, co przychodzi ci do głowy, jest od razu jakimś bezpośrednim Bożym natchnieniem, więc też z dystansem do tego. A zatem samo rozmyślanie, Teresa mówi, jest doskonałą formą modlitwy czy samo wykorzystywanie również umysłu i nie tylko rozumu, ale także tych innych pokładów tego wszystkiego, co w sobie mamy, również ta modlitwa efektywna, związana z uczuciami, z naszymi przeżyciami. To wszystko jest bardzo dobrą metodą modlitwy, ale jest jeszcze coś więcej? Tak, więc zakończę może takim obrazem, który znowu może być nieco abstrakcyjny, ale przyszedł mi do głowy właśnie obraz rakiety, która ma takie wielkie zbiorniki paliwa. No i rozmyślanie możemy porównać do tego pierwszego stopnia rakiety. To są te wielkie zbiorniki paliwa. Czasem można mi się wydawać, że to jest cała rakieta, bo one są tak ogromne. I one są potrzebne, żeby rakietę wynieść ponad atmosferę, no ale jednak one w pewnym momencie odpadają. I to, co jest istotne, leci sobie dalej. Dzięki temu, że te zbiorniki paliwa były, no ale jednak w pewnym momencie trzeba je odrzucić. Ale o tym pewnie już innym razem. A tymczasem w następnym odcinku pomówimy o kolejnym... Etapie tej naszej metody modlitwy, jakim jest rozmowa. I tutaj dochodzimy już w zasadzie do sedna. Więc do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Smak karmelu rozmowy o modlitwie.